Dzisiaj już od 9 stoimy i bardzo dużo ludzi przychodzi. Czasami nawet dostajemy stówy tutaj, ale tak ludzie dają bardzo dużo. Nawet małe resztki co mają, to też dawają i naprawdę ludzie dają. To jest najważniejsze. Nikt to boje nie przychodzi. Nikt to boje nie przychodzi. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim. Bardzo dziękuję. Siema, witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Greenpointu, Ridgewood i Maspet. Zbieramy pieniążki dla dzieci i ludzi starszych. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy są hojni i prosimy i spotykamy się za rok. Jak co roku Saria wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Od kilku lat pomagamy w organizacji tej imprezy. Mam nadzieję, że co rok będzie coraz więcej ludzi, coraz więcej zbierzemy pieniążków i będzie fajnie. Życzę im miłej zabawy. Przyjechaliśmy z Filadelfii, naszą polską Warszawą, żeby wesprzeć dzisiejszą orkiestrę Jurka Owsiaka. Warszawa, wiadomo, polski wynalazek techniki robi wielkie wrażenie na ulicach Nowego Jorku. Wszyscy są zachwyceni. Każdy się mnie pyta, skąd ją mam, a to przyjechało z najstarszego miasta w Polsce, z Kalisji. Także na razie jeździmy po Filadelfii, a od czasu do czasu przyjeżdżamy do Nowego Jorku. Byliśmy na paradzie nowojorskiej w tym roku, a teraz jesteśmy, żeby uświetnić tą wielką imprezę Jurka Owsiaka. Cała filadelfijska Polonia wspiera Jurka Owsiaka, dlatego tu jesteśmy. Z rodziną, z żoną, z córką i ja. Nie mamy własnego sztabu w Filadelfii, więc kwestowaliśmy w naszym sklepiku. Parę tygodni przed świętami przejęliśmy puszki. Nasi klienci zapełnili aż 4, także przywieźliśmy je dzisiaj ze sobą. No i kwestujemy dalej. Dzisiaj wieczorem w piwie dzieje się w Nowym Jorku, ale my musimy zrobić tak, żeby w Nowym Jorku było najlepiej, żeby wszyscy mówili, że dzisiaj w Bibie było tyle energii muzycznej i my postaramy się ją wam przekazać, ale wy musicie nam ją też oddać. Potem będzie jeszcze więcej energii, bo wejdą dzieci PRL-u, będzie Chupacabra. Słuchajcie, duża dawka muzyki dzisiaj dla was, ale bądźcie z nami, odzajmijcie ją dla nas. Miłej zabawy. Pomagasz przy organizacji tego wieczoru Orkiestry Świątecznej Pomocy tutaj. Powiedz mi, czy dużo ludzi przyszło? Tak, mamy już ponad 300 sprzedanych biletów. Słyszałem, że zabrakło nawet piwa w barze, więc jest bardzo, bardzo dobrze i świetna atmosfera. Jak myślisz, czy również jest duże zainteresowanie aukcją samą? Myślę, że będzie, bo ludzie jednak chcą wspomagać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, mimo że są z dala od Polski i w jakiś sposób chcą pomóc. Jeszcze to jest już nasz drugi raz, kiedy zbieramy pieniążki, a przychodzimy, bo to są zawsze szczytne cele. W tamtym roku był to mój przykład, bo byłam kobietą w ciąży z cukrzycą, a on był wcześniakiem. A w tym roku postanowiliśmy, że skoro to jest dla staruszków i dla dzieci, także warto też jest to wesprzeć. Wiem, Pani Krystyno, że polska szkoła wasza również brała udział w zbiórce dla orkiestry.
akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zebraliśmy dość sporo pieniędzy, nie wiemy na razie ile, ale to taki był zaszczytny cel i naprawdę byliśmy wzruszeni akcją rodziców. Włączyły się również polonijne biznesy. Ja sama miałam w swoim przedszkolu również akcję, rodzice, dzieci. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, popieramy akcję, włączyliśmy się, było nam bardzo miło. Jesteśmy dzisiaj tutaj z głównymi organizatorami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowym Jorku i mamy pana Marcina Trulińskiego, Violetę Tadle i Tomasza Moczerniuka, którzy odgrywają tutaj bardzo ważną rolę. I właśnie, panie Marcinie, co się tutaj dzieje i w ogóle jak przygotowania tutaj orkiestry się odbywały wcześniej? Orkiestra w Nowym Jorku i New Jersey gra już od ponad 12-13 lat. Pierwszy finał, taki mocny finał, mocne uderzenie było w 2001 roku. Myśmy teraz dołączyli w 2013 roku na 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteśmy tutaj na Greenpointie obecnie. No teraz na Williamsburgu, wcześniej byliśmy na Greenpointie. Najpierw w ciągu dnia nasi wolontariusze chodzili i zbierali pieniądze do puszek. W ciągu dnia, już wczoraj, dzisiaj, możliwe, że będą zbierać także jutro. Do nich w ciągu dnia dołączyła Warszawa z 1971 roku, oldschoolowy, kultowy samochód, która była eskortowana przez klub motorowy Husaria. Obecnie znajdujemy się w klubie Bar and Restaurant Biba u Marka Nagawieckiego. Mamy koncert w New Jersey, fundacja gra już od wczoraj, Marcin Bubel-Filipowski tam organizuje już finały, klub Wisła, Amsterdam Alley, Dingbats, także masę ciekawych imprez, masę głośnych imprez, mam nadzieję, że zbierzemy jak najwięcej pieniędzy i wszystko idzie do jednego wora, tak w cudzysłowie, i wszystko idzie już do Polski. Violeto, jakie atrakcje dzisiaj są przewidziane na dzisiejszy wieczór? Głównie muzyka. Tu jesteśmy głównie, żeby słuchać pięknych, świetnych zespołów, między innymi Chupacabra, Awangarda, która za nami nadaje. Również Max Kubisz, były członek zespołu Old Garage i zostały nam dzieci PRL-u. Co dzisiaj na aukcji jest wystawiane? Bo wystawiamy naprawdę bardzo dużo rzeczy. Tak samo jak się dzieje dużo w środku, tak samo się dzieje dużo rzeczy na aukcjach. Przede wszystkim mamy rzecz od Rafała Olbińskiego. To jest niesamowity facet, wspiera nas co roku, nie tylko tutaj w Nowym Jorku, ale i w New Jersey. Mamy od niego niesamowitą, piękną litografię, Otwarte okno na świat. Taki tytuł opatrzyłem dla tej litografii, żeby wszyscy ludzie też byli otwarci na to, żeby pomóc ludziom, pomóc dzieciom, pomóc starszym osobom, no bo taki jest przecież cel fundacji dzisiejszej zbiórki. I jutrzejszej, bo w Polsce zbiórka będzie trwała jutro. Oprócz tego mamy koszulki od Marcina Gortata, którą otrzymaliśmy osobiście, prosto, świeżo z hotelu w Nowym Jorku. Mamy piękne, fantastyczne fotografie z Jurka Owsiaka, Jerzego Hoffmana, Anny Dymnej. Wszystkie z podpisami, wszystkie w klimacie nowojorskim i klimacie owsiakowym, czyli wośpowym. Zapraszamy wszystkich do licytowania, bo jest gorąco, mimo iż tutaj para z buzi idzie, to jest naprawdę w środku gorąco. Trzymamy kciuki, pozdrawiamy Jurka Owsiaka, pozdrawiamy całą fundację, pozdrawiamy wszystkich wolontariuszy na całym świecie, bo fundacja gra na całym świecie, a my możemy zagwarantować, że Nowy Jork, New Jersey, okoliczne Stany grają do końca świata i jeden dzień dłużej!